Zatem na samym początku muszę was, was czy twórcę tej gry przeprosić za to, co było w poprzednim odcinku, ponieważ no mówiłem, że nie polecam, mówiłem, że no gra taka mech i tak dalej. Okazuje się, że chyba nie ogarnąłem. Tak patrzyłem podczas montażu, zauważyłem, że no będę szczery, trochę mi się śpieszyło z nagrywaniem. Trochę na szybko to nagrywałem, więc nie całkiem ogarnąłem. Teraz mam trochę więcej czasu, więc może dajmy po prostu wake up i opowiem wam, co, na co wpadłem. Bo naprawdę wtedy nie ogarnąłem, wtedy dla mnie było niegrywalne, bo cokolwiek bym nie zrobił, bym umarł. Ale dajmy death mode, bo jestem kurna głuchy. Easy. Dobrze, znamy to już. Teraz powiem, co wam ogarnąłem. Ogarnąłem to, że ja zawsze szłem w tą stronę. O, i teraz można grać. Teraz można grać. Musiałem sensitivity ustawić na fulla, co nie? Bo mi to tak... tak słabo się obracał. Okej. Zatem spójrzmy. Tutaj jest ślepy zaułek. Jeszcze ślepy zaułek. Nie, tu nie jest ślepy zaułek. Dobra. Więc jednak ta gra jest grywalna. Tylko chodzi chyba o to, że w złą... co to było? Szłem w złą stronę. Po prostu. I gdy chyba idę w złą stronę, no klipuje się w podłogę czy coś, co sprawia, że umieram. Ale zaszliśmy dalej niż w poprzednim odcinku. Są tutaj tylko... co to było? Tam jest ślepy zaułek, ja tam nie idę. Czy ja tam coś widziałem? Nie wiem, ale... jest tu tylko ten... ten smiler. Tu nie idę, to ślepy zaułek. Ja stamtąd nie przyszłem. Ja stąd przyszłem, co nie? Tam nie idę. Idę tutaj. Jeszcze 7 minut. Gdzie? Okej. Nie wiem, słyszałem, ale nie widziałem. Szkoda, że tu sprintować nie można. Jezus, jak to wygląda, to jest schizowe. Okej. Sprintuję tylko jak... jak coś widzę. No i tak to można grać. Teraz to jest grywalne. Teraz, gdy ogarnąłem,
Jest to dobra gra. Słyszę. Gdzie? Nie wiem, nie widzę. A się zgubiłem. Mam déjà vu. Co to jest? Co mi się stało? Czyli uciekłem? Uciekłem z backrooms, bo znalazłem kolorowy stół z kolorowymi krzesłami. Zróbmy to jeszcze raz, ok? Jestem ciekawy, czy są tutaj jakieś. Czy jest tu więcej. U kurwa. U kurwa. Czy jest tu więcej sposobów na ucieczkę? Czy jest więcej tych tych właśnie stolików, czy czegokolwiek? Nie no, ale actually się teraz przestraszyłem, nie? Jak wcześniej się nie przestraszyłem, to tego akurat Smilera się wystraszyłem. Słyszę coś. Nie podoba mi się to. Tu jest wyjście. Czyli jednak w tych czyli jednak w tych ślepych zaułkach można znaleźć wyjście, ale spójrzcie, jak tutaj podchodzę, to tutaj zawsze umieram. Jeśli teraz tak nie będzie. O. Tutaj zawsze umieram. Nie wiem, co jest nie tak z tym. Z tym pokojem. Ale dobra. Ty, mnie tu nie było. Przecież. Miałem takie coś pod nosem. Ja tutaj całkowicie nowy teren znajduję. Gdzie? Aha, okej. Czyli szłem w złą stronę. Czy ja byłem po tej stronie? Możliwe. Co? Teraz nagle nie mogę tu wejść? Nie. Nie, tutaj wszedłem. O, teraz mogę. Dobra, nie idę tą ścieżką. Nie rozumiem tych ścieżek. Ta jedna mi się wydaje. To mi się jedna, ta jedna wydaje mi się poprawną ścieżką. A spójrzmy co. Albo tu szłem? Nie. Ja mogę się wycofać wtedy. I co jest?
Ja tego nie zauważyłem. Przecież można się actually wycofać. Wow! Jak do mnie podleciał. Okej, okay, nie. Nie. Okej, okay, to zmienia postać rzeczy. To i czego ja się dowiaduję, grając w to? Ty, no to zapomnijcie wszystko, co ja mówiłem w poprzednim odcinku. Trafiłem. O. Tu są drzwi. To mi wygląda na takie właśnie potencjalne wyjście. O, nie ma, nie ma, mam przy sobie. Aha, dobra. Nieźle, fajnie, zarąbiście. Odwróciłem się, ale i tak mnie złapał. Nice. Nope. Nope. No, ale może mi się uda tutaj. W takim razie... Może mi się uda tutaj wejść? Nie. Nie. Dobra. Nie tym razem. Nie. Ciekawe co tam jest, że mi aż tak bardzo nie chcą wpuścić. Pierdzielam. Pierdzielony małe gówno. Gdzie? Nie tu. Też nie tu. Dobra. Mogę się wrócić tutaj? Co jest? Ja tu widziałem wyjście. Aha. Tutaj też nie mogę wejść. Nie no, jak umrzeć najszybciej w backrooms? Gdzie? Gdzie? Słyszę coś i nie widzę. To mnie przeraża. Nie, no ja tam nie wejdę. A chciałbym się dowiedzieć, co tam jest. Słyszę coś. Dobra. Pójdziemy znów tutaj. Czemu by nie? Odejdź ode mnie. Myślę, że jak są ślepe zaułki takie pseudo. To jest właśnie takie coś. Gdy są ślepe zaułki i nie ma tam przedmiotów, które mi pomogą się wydostać. Wiecie. Pff, czemu tak blisko? Nie, dobra, tu nie wejdę. Blisko było. Blisko było, naprawdę blisko było.
Kurde, że oni za ściany wychodzą. Nie tutaj. Też nie tutaj. Tu możemy się udać na spokojnie. Nie, tu nie możemy. O, znów jesteśmy tutaj. Dobra. Gdzie? Gdzie ja coś widziałem? Dobra, nie mam pytań. Tutaj na pewno będą poprawne ścieżki, no bo skoro mam... ścieżkę tylko do przodu. No, stresuję się, czuję, że zaraz coś mi... O. O właśnie. O właśnie. Tak, coś czułem. Znowu krzesła. Dobra. Dobra, mamy wyjście. Nie no, prawdopodobnie w różnych odnogach tej mapy mamy wyjście, czyli... Słyszałem coś, nie widziałem. Może i lepiej. Nie no, okej, ja stąd wychodzę już. Zanim mnie coś zabije. A tutaj? O kurna. To był sabotaż. Okej. No i co? Czemu się... Co to było? Czemu się nie wydostałem? No patrzę na to. Czemu to wyjście nie działa? Ja się pytam. Coś tu poszło nie tak? Nie tutaj. Ale to, że będę musiał chyba się cofnąć. A... Nie no, dziwne, że tu nie akurat teraz nie działa. Mam wrażenie, że te dźwięki są tylko po to, żeby mnie wystraszyć. Nie no, tu nie działa. Nie wiem czemu teraz. Przecież on się pojawił tak po prostu za mną. Dobra, najwyżej poczekamy dwie minuty. Ja no poczekam dwie minuty. I zobaczymy, co się stanie, gdy nasz czas minie w Backrooms. Dobra, zatem zostało nam 10 sekund.
You have been drowned in your nightmares. Dobra. Utopiłeś się w swoich snach. Dobrze, w swoich snach. W sensie koszmarach bardziej. No ciekawe, muszę przyznać. Nie no, I guess, że widzieliśmy teraz wszystkie zakończenia z tej gry Backrooms. Tak myślę. Więc... Main menu. Moja ocena o tej grze wzrosła. Wzrosła, tak. Moja wcześniejsza ocena, powiedziałbym, że jest takie 1 na 10, 0 na 10 basically. No, ale powiedzmy 1 na 10. Bo no, gra wygląda dobrze i tak dalej. Działa spoko. Sterowanie jest troszkę takie. Ale no. Nie wiem. Może nawet trochę 2 na 10 bym dał. Przez to, że no. Myślałem, że ta gra nie jest grywalna, wiadomo. Teraz okazuje się, że jest grywalna. Po prostu nie ogarnąłem, więc. Moja ocena aktualna to jest takie. 6, 7 na 10? 6, 7 na 10. No, powiedzmy coś pomiędzy. Pomiędzy 6 i 7 na 10. No bo mapa nie jest mała. Jak się to ogarnie, to wiadomo, że trzeba wybrać dobrą drogę i można się wycofać. Tutaj powinien być jakiś tutorial. Uważam. Że o, jak jest taki efekt, to musisz się wycofać, a nie... chyba, że był tutorial. Settings? Był tutorial? Wake up? Nie, free mode? Or options? Nie widzę tutaj nigdzie tutorialu, więc... Imo, powinien być tutorial mówiący, że jak jest taki efekt, to... Wycofaj się, żeby nie umrzeć. Jak słyszysz dźwięk, to spójrz dookoła siebie. Czy coś przypadkiem za tobą nie idzie? A jak to zobaczysz, to musisz się szybko odwrócić. Bo jak ci się oko zrobi całkiem czerwone, to... to umierasz. Powinny być informacje, jak wygląda wyjście, że to są kolorowe przedmioty. Jakby były takie takie wytłumaczenie, to by było lepiej. To by nie było sytuacji takiej jak w poprzednim odcinku, że po prostu nie ogarnąłem. Co do tego wyjścia ostatniego, myślę, że jest to błąd. Chyba, że nie no, głupie by było, gdyby to było celowe. Myślę, że to był błąd i ten błąd zdecydowanie trzeba naprawić. Fix this bug, no. Ale gra taka, no powiedziałem, 6-7 na 10. Jest git, działa dobrze, jest płynna. No cóż, fajnie by było też, gdyby mapa była randomowa. Ale myślę, że jest wystarczająco duża, żeby coś tam z nią zrobić. Chociaż jeśli jest tylko jedna główna droga... Nie no, uważam, że mapa powinna być troszkę randomowa, bardziej randomowa. Pokoje powinny się... Kolejność pokoi powinna się jakoś zmieniać z gry na grę. Wtedy byłoby to bardziej ekscytujące, bo ja w pewnym momencie już wiedziałem, którą drogę brać, żeby nie umrzeć, co zauważyliście. No, mogło to być troszkę jak SCP Containment Breach, że jest początkowe laboratorium z tutoriala, jest takie jak zawsze, ale później
jak już wychodzi z tej celi Fistaszka, to już masz randomową mapę, to już dzieje się swoim życiem. Wiadomo, są tam jakieś ułożone takie, w sensie chodzi mi o to, że czasami pojawiają się takie lokacje, które są większe, które mają kilka pokoi, taki jakby set, co nie? Ale mimo to da się tam pogubić, jest to randomowe. Tutaj wyglądało to troszkę tak, jakbym nie miał jak się zgubić. No bo jeśli wezmę złą drogę, to od razu, wiadomo, umieram. Więc jestem zmuszony wziąć dobrą drogę. No i właśnie chyba jakieś 2 razy, 3 razy szłem tą dobrą drogą i no później okazuje się, że jest tam ta prosta droga. Imo ta prosta droga, tam powinny być jeszcze skręty. Mamy być pokoje czasami w lewo, czasami w prawo, żebyśmy mieli takie, żebyśmy się zastanowili, czy mamy iść w lewo, czy mamy iść prosto, czy mamy iść prosto dalej, czy mamy iść w prawo. I można by było taki jakby labirynt z tego zrobić. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć laboratorium, nieważne. Nie wnikamy w to. No, taka gierka, spoko, na telefon, jeśli chcecie sobie pobrać i tak dla beki zagrać, to czemu by nie? Jak wcześniej mówiłem, że no, lepiej tego nie pobierać, to w sumie mam teraz takie, jak chcecie, to fajnie, czemu nie? I mean, jest fun. Na pewno jest jeszcze Classic, którym trzeba grać na słuchawkach. Jest Free Mode, w którym możecie zwiedzać całe backrooms bez ograniczenia czasu, bez żadnych potworów. I nie ma tam też wyjścia. Tak jakby co, więc no jeśli chcecie po prostu poznać mapę, to no jest Free Mode. No jak mówiłem, ja grałem w Death Mode, bo nie mam słuchawek na sobie. Classic Mode, oczywiście jeśli stać was na słuchawki. No to czemu nie? Nie wiem, czy gra jest też na... Chociaż Game Jolt, tutaj jest Game Jolt, czyli pewnie gra może być też na komputerze dostępna. Nie wiem. To musicie sprawdzić na Game Jolcie. Jednak ja wam dam link w opisie do gry, w którą ja grałem, czyli na sklepie Play. Dobrze? Żeby nie było, że czemu nie podlinkowałem Game Jolta. No, wiadomo. Ja gram na telefonie, dałem wam link do gry na telefonie. Mam nadzieję, że się rozumiemy. No, mam to za sobą. Naprawdę. Czułem się troszkę upośledzony, jak patrzyłem na to, jak grałem w poprzednim odcinku, więc ten odcinek jest taką poprawką mnie samego z poprzedniego odcinka. Dobrze? Cokolwiek nie powiedziałem w poprzednim odcinku, liczy się to, co teraz powiedziałem. Dobra. Dzięki za oglądanie. Subik, jeśli tego jeszcze nie robicie, łapka w górę, bo jest zarąbisty efekt łapek w górę, więc to musicie sprawdzić. Musicie, wiecie, pod tym filmem macie takie sprawdzam i klikacie łapkę w górę i widzicie, zarąbista animacja, polecam. Dobra, dzięki za oglądanie, cześć.